Strefa 404. To niebezpieczne miejsce. Wszystko tutaj uległo zmianie. Każdy liczy już tylko na siebie. Wszyscy chcą tylko przetrwać za wszelką cenę. W garażu macie 3 pojazdy, a każdy z nich ma swoje zalety. Ten radziecki jest szybki i ma dobre przebicie. Niemiecki ma dobry pancerz i wysoką alfę. Amerykański czołg polega na uszkodzeniach na minutę i ma lepsze radio. A zamiast załogi macie dowódcę z 2 atutami – Sokole Oko i 6 Zmysł. Każdy pojazd ma też słabe punkty. Zobaczycie je w garażu. Celujcie w te obszary, a szansa na trafienie krytyczne znacznie wzrośnie. Można ruszyć do boju samemu lub z 2 znajomych. Wybierzcie pojazd i ruszajcie na pole bitwy. Samotne wilki i gracze z plutonów znajdą się w innych bitwach. W starciach solowych jest 20 pojazdów, a w trybie plutonów 21 pojazdów w 7 w pełni wyposażonych plutonach. Każdy może wybrać swoją strefę lądowania. Uważajcie na początku. Nie można po prostu stać w rogu mapy. Wypatrujcie specjalnych skrzyni, których jest 4 rodzaje. Skrzynie z amunicją są oznaczone żółtym dymem. Znajdziecie w nich pociski i doświadczenie. Skrzynie z zielonym dymem zawierają materiały eksploatacyjne. Zawierają doświadczenie i rezerwy bojowe. Ponadto każda skrzynia odnawia część punktów wytrzymałości pojazdu. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć zrzut oznaczony niebieskim dymem. To największy skład doświadczenia i materiałów eksploatacyjnych. Ale uważajcie, widoczny będzie na minimapie wszystkich łowców. Zniszczony pojazd jest zaznaczony czerwonym dymem. Można zabrać jego pociski, materiały eksploatacyjne i sporo doświadczenia. Doświadczenie przyznajemy również za uszkadzanie pojazdów wroga. Zbierzcie dość PD, aby ulepszyć poziom swojego pojazdu. W bitwie można go ulepszyć od 1 do 8 poziomu. Wciśnijcie przycisk N, aby zobaczyć drzewo ulepszeń. Każdy poziom pozwala wybrać jeden z 2 modułów, które zmieniają parametry i wygląd pojazdu. Aby było łatwiej, można wcisnąć przycisk Ctrl i numer modułu. Uważajcie, bo decyzji nie da się cofnąć. Po ulepszeniu można uzyskać pojazdy, które znacznie różnią się od swoich początkowych parametrów, ale w kolejnej bitwie wasza maszyna powróci do swojej standardowej konfiguracji. W bitwie pojawi się nowy system widoczności. Znacznie różni się od tego standardowego i jest oparty na zasadzie stożka. Widok jest uzależniony od kierunku działa. Aby zobaczyć swoje otoczenie, trzeba będzie obrócić swoją wieżę. Wykryjecie tylko tych wrogów, którzy znajdą się w waszym polu widzenia. Gdy je opuszczą, widać ich jeszcze tylko przez kilka sekund. W bardzo bliskim dystansie wszystkie pojazdy zostają wykryte, tak jak zwykle. Jeśli was wykryją, włączy się 6 zmysł, co zwykle oznacza, że czas się ukryć. Jest też wykrywanie radiowe, które aktywuje przycisk X. Wszyscy wrogowie i przydatne przedmioty pojawią się na mapie w promieniu działania radia, ale jest pewien problem. Pojawicie się również na minimapie każdego łowcy, jeśli sami jesteście w jego zasięgu. Ta funkcja po aktywacji musi załadować się ponownie. Użyjcie rezerw bojowych, by przetrwać. Są ich 2 rodzaje. Osobiste i globalne. Te pierwsze mają wpływ na wasz pojazd. Turbodoładowanie zwiększa moc silnika i prędkość maksymalną. Zestaw naprawczy naprawi wszystkie moduły pojazdu. Regeneracja stopniowo przywraca pewien procent wytrzymałości pojazdu. A śledzenie celu tymczasowo zwiększa skuteczność działa.
Globalne rezerwy mają swój obszar działania. Atak lotniczy ogłusza wroga i zadaje uszkodzenia na danym terenie. Strefa regeneracji stopniowo przywraca punkty wytrzymałości pojazdów gracza i członków plutonu. Pułapka zmniejsza parametry dynamiki wrogów. A zasłona dymna ukryje wasze pojazdy przed wrogiem. Można przewozić tyle materiałów eksploatacyjnych, ile chcecie. Ogranicza was tylko liczba tych, które znajdziecie w boju. Podczas łowów nie zapomnijcie, że obszar walki wciąż się kurczy. Zobaczycie to na minimapie i na mapie ogólnej, widocznej po wciśnięciu przycisku Tab. Można jeździć po strefie zagrożenia, ale lepiej uciekać ze strefy śmierci, bo pojazdy szybko tracą w niej punkty wytrzymałości. Pod koniec bitwy, gdy strefa osiągnie najmniejszy rozmiar, zaczyna się najciekawsza część. Dowódcy muszą przechytrzyć wroga i użyć wszystkich rezerw bojowych, by odnieść zwycięstwo. Tylko jeden z nich przetrwa. Po bitwie traficie do jednej z trzech grup. Najlepsi gracze otrzymają szewrony, ci po środku zachowają swoje, a pozostali, którzy odpadli od razu, stracą te już posiadane. To samo dotyczy plutonów. Zbierzcie dość szewronów, aby zdobyć rangę. Łącznie jest ich 25. Rangi 5, 15 i 25 są trwałe. Każda ranga przyniesie wam nagrodę. Im wyższa ranga, tym więcej otrzymacie nagród. Ta ostatnia, czyli 25, przyniesie wam obligacje, kredyty, medal, odznakę, rzadki styl i czas konta premium World of Tanks. Ponadto można wypełniać codzienne misje, aby dostać więcej kredytów. Zdobycie 25 rangi nie będzie łatwe, ale gdy inni zobaczą wasz rzadki styl, od razu będzie wiadomo, że co najmniej kilka razy wyjechaliście ze strefy 404 jako zwycięzcy. Grajcie w nowym trybie, aby stać się najgroźniejszymi łowcami w World of Tanks.